Szpital powiatowy w Kamiennej Górze wydaje się być uratowany, tak przynajmniej wynika z komunikatu, który dotarł dzisiaj do mediów. Zarząd powiatu poinformował w nim o wznowieniu przyjęć na oddział chorób wewnętrznych od najbliższego wtorku. Zanim sytuację opanowano, na ostatniej sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego doszło do burzliwej dyskusji. Na posiedzenie Rady przyszła liczna grupa pracowników szpitala zdumiona informacją o zawieszeniu działalności szpitala od 10 czerwca. Przyczyną zawieszenia był brak obstawy lekarskiej na dyżurach interny. Ja wtedy wiedziałem, i to mówiłem przy 150 osobach, że czasami może się zdarzyć, że to jest większy interes dla małego szpitala powiatowego w Kamiennej Górze. Większy interes dla szpitala powiatowego w Kamiennej Górze. Bo większy może więcej. Pan starosta wtedy przyjechał z Wrocławia, rozsiadł się na fotelu, przy świadkach, przy dyrektorach i powiedział: dobra, jak chcecie dać 100 milionów złotych, to możemy wam sprzedać ten szpital. Ciekawe, za ile dzisiaj pan starosta chce sprzedać ten szpital. Bo wtedy 100 milionów złotych zażądał od dyrektorów z Urzędu Marszałkowskiego, którzy stwierdzili, że nie są kompetentni do takich rzeczy. Nie będę mówił o kłamstwach, bo to sobie inaczej sobie rozwiążę, bo już z tej mównicy prosiłem pana starostę, żeby zaprzestał kłamać. Z tej mównicy prosiłem pana starostę i panią Krzyszkowską, żeby przestali kłamać. Do tej pory tego nie zrobili, ale to są inne sprawy. My mamy dzisiaj ważniejszą sprawę, proszę państwa. Co wam mówią dzisiaj? Mówią wam dzisiaj, że lekarzy w Polsce jest mało, coraz mniej. Dane z Naczelnej Izby Lekarskiej. 2011 lekarzy pracujących tutaj, w Polsce, pracujących. 2011 rok, 123 300. Będę do setek zaokrąglał. 11, 123 300. 14, 129 200. 15, 135 tysięcy 600. 19 rok w Polsce pracujący, bo tutaj jest obok zarejestrowanych w WIL-u, a z różnych względów niepracujących, 137 tysięcy 406 400. 137 400. Olbrzymi wzrost liczby lekarzy w Polsce, proszę państwa. Przede wszystkim to jest w ogóle słowo, jak ja wysłuchałem tego, co tutaj pan powiedział. Stek po prostu kłamstw i cyrk w ogóle jakiś kompletny, no tak muszę powiedzieć, no niestety, no jest mi przykro, no jest mi przykro, muszę powiedzieć, jak ja słucham tej całej historii, jak przyszliśmy do pana starosty i mu proponowaliśmy i tak dalej, to wie pan, jak to wyglądało i nie chcę się na ten temat rozwodzić, ale każdy, kto wtedy był świadkiem i śledził tamte wydarzenia, Rady tamtej kadencji powiatu, to wiedzą, jak to wyglądało i w jaki sposób ten cały, tak powiem, scenariusz połączenia tych spółek był przez pana realizowany. Ja wiem, że pan sobie może przypisywać wszystkie zasługi całego świata, że wszystko to, co dobre, to zrobił pan, jak to było fajnie i wszyscy murem za królem i takie rzeczy, no ale przecież pan dobrze wie, że chyba też nie jestem z kosmosu, ja ludzi w tym szpitalu też znam. Daję panu gwarancję, że nie wszyscy tam sobie dadzą tam za pana, nie wiem, głowę czy rękę obciąć, tak? A nawet powiem dokładnie, myślę, że większość sobie nie da. I proszę nie manipulować tutaj takimi rzeczami, jak powiedziałem, że jest lekarzy mało. Przecież pan dobrze wie, bo akurat na tym to pan się zna, tak? Że zupełnie jak gdyby rozmieszczenie czy sposób zatrudnienia lekarzy się zmienił w efekcie pewnych rozwiązań prawnych, które kilka lat temu zostały zmienione i że dzisiaj większość tych lekarzy właśnie tak jak kiedyś byli podzieleni pomiędzy TOZ-y, czyli pomiędzy tą podstawową opiekę zdrowotną, to teraz i szpitale, to teraz większość lekarzy siedzi, szanowni państwo, w szpitalach, tak? Skutek głupiej
Sawy, która ileś lat temu weszła i która właśnie przyczyniła się do tego, że też pewne problemy dzisiaj są. W szpitalu pracuje ponad 200 osób i to jest naprawdę personel bardzo dobrze wykwalifikowany. Jeżeli ktokolwiek uważa się, że należałoby przeprowadzić restrukturyzację, połączyć może jakieś oddziały, ale słuchajcie, to nie może być tak pisane na kolanie. To trzeba po prostu usiąść, rozmawiać z personelem, jak my to widzimy, a nie pokątnie, gdzieś po kątach i tylko zapewniać, że nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, wszystko będzie funkcjonowało. Pani prezes, ja dziwię się w ogóle zarządowi, że nie zmusił pani prezes, no jak to? Jest taka ważna sesja, ja przepraszam, bo ja prosto z podróży jadę, że jest tak ważna sesja i żeby nie było dyrektora, prezesa na tej sesji, żeby ona nie umiała tutaj wytłumaczyć, co się stało, dlaczego się stało, czy ona ma to odgórnie jakieś zarządzenie, że wybory się skończą do Europarlamentu i likwidujemy szpital. Proszę Państwa, tam tyle zostało włożonych pieniędzy. Świętej pamięci dr Kruczek walczył o ten szpital jak lek, żeby tylko on się utrzymał. I teraz, proszę Państwa, jednym, że tak powiem, machnięciem ręki chcemy ten szpital zlikwidować. Dzisiaj ja zajechałam do szpitala. Słuchajcie, grobowa cisza jest w szpitalu. Wywożą ludzi z interny na internę, albo do domu, albo do Wałbrzycha. Wałbrzych w ogóle nie chce przyjmować pacjentów. Słuchajcie, przecież nasze społeczeństwo się starzeje. Młodzi z Kamiennej Góry, z powiatu wyjeżdżają. My potrzebujemy tego szpitala. Dlatego, że czytam Państwu pismo to zostało skierowane do Dolnośląskiego, do wojewody, do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody, do Dolnośląskiego Wydziału Wojewódzkiego NFZ, tutaj do nas, do starostwa, do burmistrza miasta Kamienna Góra, do burmistrza miasta Lubawka, do wójta gminy Kamienna Góra i do wójta gminy Marciszów. Pismo od zarządu PCZ, czyli naszego szpitala, dotyczy czasowego zaprzestania wykonywania działalności leczniczej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze spółka z o.o. Działając w imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia jako podmiotu leczniczego prowadzącego zakład leczniczy Powiatowy Centrum Szpital Powiatowy w Kamiennej Górze, zwany dalej szpitale, mając na uwadze odpowiedzialność za bezpieczeństwo udzielania świadczeń pacjentom, informuję o wystąpieniu konieczności czasowego zaprzestania wykonywania realizacji umowy, to jest numer umowy. Powodem konieczności czasowego zaprzestania wykonywania działalności leczniczej są problemy z obsadą medyczną dyżurową w placówce. Aktualnie szpital ze względów na grup losowych nie ma możliwości zabezpieczenia pełnej obsady lekarskiej od 1 czerwca 2019 roku. W celu uniknięcia sytuacji zagrożenia życia zwracamy się z prośbą o przekierowanie od dnia 28 maja 2019 roku pacjentów w ramach systemu ratownictwa medycznego bezpośrednio do szpitali, które są najbliżej zlokalizowane. Proponowany okres zawieszenia wykonywania działalności leczniczej PCZ w Kamiennej Górze i to jest od 10 czerwca 2019 do 28 czerwca 2019. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo potencjalnych pacjentów, zwracamy się z prośbą o akceptację wniosku w przypadku szybszego uzupełnienia zatrudniania personelu medycznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot leczniczy zwróci się o skrócenie okresu czasowego zaprzestania działalności leczniczej. Szanowni Państwo, dlaczego to odczytałem? Bo taka jest sytuacja i w tym piśmie w zasadzie zawiera się wszystko, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Proszę Państwa, przysłuchuję się tej dyskusji i jestem bardzo zaniepokojony. Jestem bardzo zaniepokojony, bo 2 tygodnie temu sytuacja nie wyglądała tak smutno, tak tragicznie jak teraz. Naprawdę, panie starosto,
byliśmy tutaj uspokajani, że kontrolujecie sytuację, że wyprowadzicie ten temat na prostą. I my wam wszyscy kibicowaliśmy w tym. I nagle po dwóch tygodniach okazuje się, że jeden człowiek choruje i zamykamy najpierw oddział, potem cały szpital. No już tu było powiedziane parę razy, ale muszę to powtórzyć. To jest sytuacja, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Nie tylko w szpitalu, ale przede wszystkim w szpitalu, gdzie mamy do czynienia z bezpieczeństwem, ze zdrowiem mieszkańców. Krótka dygresja, proszę Państwa, ponieważ są opinie w internecie, że to burmistrz, że to szpital burmistrza. Otóż to tylko w części jest szpital burmistrza, w tej części, w jakiej pacjentami są mieszkańcy Kamiennej Góry. Natomiast za działalność szpitala odpowiada zarząd powiatu, odpowiada pan starosta i przede wszystkim bezpośredni zarządca, czyli pani prezes. No i trudno niestety, proszę Państwa, uniknąć kierowania pretensji do zarządców. Te pretensje są jak najbardziej uzasadnione, a jedna z nich jest najważniejsza, że wszystkie te działania zostały poczynione za późno. Za późno, proszę Państwa, i teraz naprawdę ja spulwersowany jestem, jak ktoś próbuje tę dyskusję sprowadzić do ataków personalnych, do animozji personalnych. To nic nie da, panie starosto, że pan się nie lubi z panem królem. To nic nie da. Słuchajcie Państwo, rozmawiamy o problemie, a nie o tym, że ktoś kogoś bardzo nie lubi, jeszcze nie wiem za coś, bo Państwo ciągle sobie coś tam insynuują, nie wiadomo o co dokładnie chodzi. Tutaj podjęte działania zostały zdecydowanie za późno. Obym był złym prorokiem, proszę Państwa, obym był złym prorokiem, ale zawieszenie działalności tak naprawdę oznacza likwidację. Tak naprawdę oznacza likwidację. Tym bardziej szpital. Ja powiem Państwu tak. 18 lat prowadziłem tygodnik w Kamiennej. Co czwartek był w kioskach, a były bardzo ciężkie sytuacje. Nieraz mówię, już trzeba sobie odpuścić, bo ktoś zachorował, bo brakowało jakichś innych rzeczy. Nie. Mówię, jak się raz nie ukaże, to już nie ukaże się potem wcale. Pamiętajmy też o tym, że jak będziemy coś ograniczać, częściowo zamykać, przymykać, to w końcu zamkniemy to na full, całkowicie i bez odwołania. I to, co mówiłem na tej sali dwa tygodnie temu, albo być może, że na sesji w naszej sali witrażowej. Zarządy innych powiatów też się bardzo starały utrzymać swoje szpitale. Jak w Górze, jak w Sycowie tutaj dzisiaj padł przykład. I nie ma tych szpitali, proszę Państwa. Czyli mimo wysiłków zarządu, nie udało się tych szpitali uratować. I teraz pytanie, jak naprawdę sytuacja wygląda? Czy te wysiłki były wystarczające, czy nie? Czy wszyscy tylko deklarują miłość do swojego szpitala, a tak naprawdę, no słuchajcie Państwo, jakoś to będzie. Otóż jakoś to nie będzie, niestety, panie starosto. I muszę powiedzieć z przykrością, próbowałem zrobić konwent burmistrzów, starostów w tej sprawie 1,5 miesiąca temu. I nie było reakcji. Pani prezes u nas się też nie pojawiła, nie poinformowała o tym, co się dzieje. Zamiatanie tematu pod dywan do niczego nie prowadzi. Do niczego autentycznie nie prowadzi, to znaczy prowadzi do tej sytuacji, którą mamy tutaj dzisiaj. I proszę wybaczyć, nie traktować tego jako personalny atak na zarząd, bo nie o to mi wcale chodzi. Chodzi mi o wyartykułowanie, że ci, którzy biorą za tę pracę ciężką kasę, do tej pracy się odpowiednio nie przyłożą.
Ja jestem pełen podziwu, gdy Pan mówi, że spotykacie się na autostradach, na parkingach, gdzieś tam rozmawiacie z lekarzami. Ale na Boga z tych rozmów coś już powinno wyniknąć. Jeżeli nic nie wynika z tych rozmów, to znaczy, że albo są źle prowadzone, albo nie mamy argumentów. Mówiłem o tych argumentach, jeszcze raz powtórzę. Mieszkania, stypendia, inne możliwości zachęcania ludzi do pracy u nas. Ale uwaga, to za późno teraz. Teraz, proszę Państwa, zostały 2 czy 3 tygodnie i obawiam się, że w tym czasie ten problem niestety się tylko pogłębi. Ja mogę tylko apelować teraz do obecnych tutaj pracowników szpitala, żeby autentycznie nie uciekali od nas, żeby chcieli jeszcze wiązać swoje losy z tym szpitalem, tak jak my wiążemy nadzieję na to, że on dalej będzie funkcjonował. Ale tak naprawdę trzeba rzucić wszystkie inne tematy i zająć się ściąganiem lekarzy. Jeśli nic nie wydarzy się w ciągu tych 2 tygodni, to będziemy świadkami zamknięcia czegoś, co zostało uratowane z wielkim bólem, proszę Państwa, wielkim wysiłkiem finansowym nas wszystkich i co stanowi nasze wspólne dobro najwyższego rzędu. Mówię, oby tak się nie stało i tyle z mojej strony. Ja chciałam tylko tak już, myślę, że może na koniec powiedzieć, że zarządowi i zarządowi PCZ-u bardzo zależy na tym, aby ten szpital utrzymać. Może to nie jest widoczne, może nie widać nas tak w mediach, bo nie chcieliśmy robić burzy w szklance wody. Ale tak siedzę, po prostu, no nie wiem, troszeczkę może, nie że czuję się źle, bo do tego jestem, ja mam pracować i rzeczą najważniejszą jest dla naszego powiatu, aby nasz szpital funkcjonował. Pani prezes, od tamtego roku, kiedy nie mamy internisty, panie szanowne, które tutaj są, doskonale o tym wiedzą, zaczęły się w tym momencie problemy, bo był to lekarz, który brał bardzo dużo dyżurów. I rozmowy trwają co najmniej rok, a zintensyfikowane są, myślę, od 3 miesięcy, ponieważ te rozmowy nie doszły po prostu do końca. Nie byli, szanowni państwo, drogie panie, lekarze z Kamiennej Góry, z naszego powiatu i spoza zainteresowani pracą w naszym PCZ-cie. I jeżeli państwo tutaj też mówią o kwotach, o żądaniach, to nawet do tego punktu, żeśmy z lekarzami spoza, proszę mi wierzyć, nie doszli. Możecie państwo to sprawdzić. I siedzi tu na sali doktor Krajewski, który się temu przysługuje. Może państwu też powiedzieć, możemy tu innych lekarzy, których nie będę po nazwisku wołać, do ilu lekarzy swoich znajomych dzwonili, żeby do nas przyszli, szanowni państwo. Niektórzy odeszli w różnym czasie i nie chcą tu wrócić. Z jakiego powodu nie będziemy o tym mówić, bo po prostu nawet nie wypada. Ale to, co 2 tygodnie temu zostało powiedziane, wszystko jest prawdą. Byli lekarze, przyjechali osobiście jeździliśmy do nich, dawali nam nadzieję i z jakiegoś powodu powiedzieli, że nie, że pracują w jednej przychodni, w drugiej przychodni, w jednym szpitalu mają dyżur, w drugim szpitalu mają dyżur i niestety jednak nie. I taka jest prawda. A nam zależy przede wszystkim na tym, abyście państwo, panie i wszyscy pracownicy szpitala mieli pracę. Jeżeli dzisiaj, drogie panie, szanowni państwo radni, od dłuższego czasu się nie rozumiemy, że chodzi tylko i wyłącznie o internistę, może to wydać się śmieszne, ale brakuje nam wciąż obsadzenia, brakowało na 5-6 dyżurów w miesiącu. To jest prawda, bo tak jest. Doktor, który bierze za tych, którzy nie przyszli na przykład na dyżur, odmówili, zachorowali, co jest rzeczą normalną, bierze te dyżury. I drogie panie, doskonale wiecie, o którym doktorze mówię. Ile człowiek może dni wytrzymać w szpitalu? Taka jest prawda. A też powiem, bo wszyscy tak pięknie, może podniesionym trochę głosem, bo to są emocje, tak krzyczycie, że my jesteśmy, nie chcemy współpracować, a ja się pytam, drodzy państwo, radni, o tym wiecie konkretnie,
Przemawiał pan prezes były. Też ma znajomych. Dlaczego jeden z doktorów, o których tu mówimy, nie chce wziąć u nas dyżuru? Nie zadałyście sobie pani takiego drogie pytania? Dlaczego? Proszę posłuchać. Ja naprawdę powiem już krótko. Nikt nam po prostu może nie chce pomóc, ale proszę mi wierzyć, zarząd robi wszystko i zrobimy wszystko, żebyśmy zrobili tak, żeby szpital dalej funkcjonował. Ale państwa dzisiaj wszystkich o to proszę. Macie państwo znajomych, na pewno kolegów z POZ-a. Jest ich tutaj mnóstwo wokół. Mamy mnóstwo internistów, wspaniałych lekarzy, dobrych lekarzy. Pracowali u nas. Niech przyjdą, niech każdy weźmie po jednym dyżurze. I myślę, że jeżeli z takim zadaniem pójdziemy do domu i przemyślimy, to po prostu mamy praktycznie siedmiu lekarzy.